To zaskoczony jestem tym, że pogoń prowadząc, dała sobie wydrzeć to prowadzenie, bo w pierwszej połowie jeszcze nigdy bym nie powiedział, że żeby, żeby pogoń dała sobie strzelić dwie bramki. No ale to były bramki pięknej urody. Akurat pierwsza to była sytuacja, gdzie wydaje mi się, że w defensywie no po, po tym stałym fragmencie gry no nie do końca dobrze się zachował. No widzisz, no ale tutaj akurat muszę, muszę powiedzieć nazwisko, no bo tam chodzi o Sefka Kowalczyka, że dał się na zamach jakby nawinąć, ale, ale no też świetne uderzenie, to trzeba sobie powiedzieć, a no później hamulić, no hamulić w tym momencie, no to wygląda jak jakby postać, o której mówiliśmy w tamtym sezonie, jak Iwi Lopez. Iwi Lopez cały czas o nim mówimy, a Hamulić jest taką nową, jasną gwiazdą, gdzie potrafi sam wziąć, powiedzmy swoje... Takie tanie poczucie humoru, ale to nie Hamulić, a Gazulić bym powiedział. No, gazulić, bo ta, jak no. wciska, wciska gaz do dechy, to... Co do nim Gazulić, ale Tylko bardziej się kurzy za nim. Gazulić w tym pozytywnym w tym sensie. Tak. Nie w takim, jak jej, jak jej pierwsza, pierwsza myśl jest, ale fakt jest taki, no, że jednak Pogoń, no też mają Alnqvista, tak, który zrobił świetną akcję, do Groszka podaje groszek. Ciekawe, czy mu też odda, no, chociaż sam się wypowiadał, że mu, że mu kiedyś odda te asysty, ale fakt jest taki, że mecz dało się oglądać, chciało się oglądać i się, e, się nie nudziło i, i, i się dziwiło, że tak szybko się skończy. A mimo, mimo tego, że akurat Pogłęb przegrała, bo na nich liczyłem, ale budowanie drużyny przez trenera Majewskiego, no to naprawdę daje, 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 w każdym meczu pokazuje, że są te sytuacje. Nawet jak jest przegrany mecz, to i tak Mielec gra, próbuje tą grę za każdym razem tak samo prowadzić. No mają, zawsze jest takie indywidualności. No akurat w tym meczu mówimy o Hamuliczu, ale Bramka Gerbowskiego to też jest, powiem szczerze, że tutaj z Stypicza też nie miał szans, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. No to jest świetne, jeżeli jedziesz sam zawodnik i on do końca jest pewny siebie, a to widać akurat po jednym i po drugim. Akurat Gerbowski wszedł w tym, mecz, w tym meczu, ale no, powiem szczerze, że no na treningach nieczęsto często aż takie bramki, a akurat w takim meczu idealnie się zachował.